Dziś przyjrzymy się poprawnej wymowie słów z literami CH. Mam złe wieści, bo ten dwuznak można wymówić aż na 4 sposoby. Najwięcej kłopotów przysparzają słowa pochodzenia greckiego, takie jak te. Pamiętajcie, żeby CH czytać tutaj jako K, a nie H, czyli chaos, chemistry, technology, chrome, mechanic. Druga grupa to słowa pochodzenia germańskiego, czyli słowa, które istnieją w języku angielskim od samego początku. Tutaj CH czytamy jako CH, child, church, reach. Proste. Trzecia grupa to słowa pochodzenia francuskiego, gdzie CH wymawiamy jako SH. Chef, champagne, machine. Czwartą grupę można by właściwie pominąć, bo tych słów jest niewiele w takim funkcjonalnym, codziennym angielskim. To słowa pochodzenia szkockiego, gdzie CH czytamy jako CH. Tutaj dwa przykłady. Loch, jezioro, Glenfiddich, nazwa whisky. Te słowa można też przeczytać przez K. Loch, Glenfiddich. Ale nigdy nie mówcie Glenfiddich, bo niektórzy Szkoci się na to gniewają. Not Glenfiddich, it's Glenfiddich! Jeśli chcecie być na bieżąco, to pamiętajcie, żeby obserwować kanał i dać lajka.